Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro. Witam was w kolejnym odcinku z prezentacji moich modów do Farming Simulator 2015 oraz 2017. Tak, jak mogliście zobaczyć na poprzednich odcinkach, moje mody, które wydałem wcześniej, zostały przerobione, przekonwertowane do nowszych wersji Farminga, czyli jak mamy do teraz 17 Farminga. Tak jest i teraz ten mod, który dziś będziecie mogli pobrać, będzie do Farminga 15 i 17. Do obydwu wersji będzie taki sam, to co na prezentacji będzie pokazane będzie to samo, do 15 i do 17. Ważna informacja, od dziś, od 1 listopada dokładnie, wszystkie moje mody, które wydałem na YouTubie, oprócz przyczepy na razie i bizona, zostały przekonwertowane do 17 i wraz z nowymi modami też będą do 17 mody, więc żebyście już nie pisali czemu nie do 17, od teraz, od 1 listopada moje mody są do 17. Kto je robi do 17, a mój dobry ziomek, znajomy, nazywa się na YouTubie Makaklak Modding. Trochę wiem, śmieszna nazwa Makaklak, ale to jest najważniejsze jest to, że robi mody moje do 17. Więc tak, jak możecie tutaj zobaczyć, robię 40 V1.1 z drzwiami takimi, które na podejście się otwiera. No, fajna sprawa, ale to więcej informacji wkrótce wam powiem. Dziś będziecie mogli sobie pobrać masę Jeffersona 255 Naglak w wersji V1. Już widzieliście kiedyś wersję V1.1 było, pamiętam. Ale akurat ta wersja jest ciut bardziej rozbudowana w skrypcie. Oczywiście nie laguje już na multiplayer, działa bez problemu. Co tam jeszcze? A dowiecie się zaraz. Oczywiście jest to mój pierwszy i ostatni mod na skrypcie na podejście na klawiszologię, czyli tam takie różne pierdoły. I co wam pokażę, myślę, że zaczniemy jakąś serię, bo tak, 40 robię na serię. Mam tutaj tour, to tam wiecie, ale tak, mam dwa pługi na serię nowe oczywiście. To są modele by Tomasz M, które rozdzieliłem na poszczególne części i je zaprogramowałem. I tak oto wyglądają. W grze posiadają standardy z tego Gianca. Tak, kultywatory to są standardowe też Tomasza M, one to posiadają też standardy jedynie. I tu mam siewnik. Siewnik fajny ma bajer, bo ma na podejście. Można wejść do niego, czyli ten farmer, co tu jest pokazany, czyli to jest taki pasażer. Można, wiecie, otworzyć klapę, jak się tam stoi i można zobaczyć, ile jest tego nasiona w środku. To tak. Poznaniakiem możemy siać zboże, czyli jęczmień, pszenicę, trawę, rzepak, kukurydzę i tu jeszcze jakaś roślinka, nie wiem co to, nie pamiętam. Więc jeszcze raz tak. Tu mamy pszenica, jęczmień, tu jest rzepak, trawa, kukurydza i coś tam jeszcze jakaś, nie pamiętam, musiałem sobie przypomnieć. I tak, na podejście ma klapy, znaczniki i ten pasażer. I po otwarciu klapy każde nasienie ma swoją teksturę. Nie tak, że jedno nasienie to jest ileś tekstur. Zobaczycie wkrótce na jakichś seriach. No i linka, które to już widzieliście, więc tak. Oczywiście animacja wchodzenia jedyna, która w moich modach, oczywiście to jest Ferguson na skrypcie Rockstara po mojej edycji pod Fergusona. To jest pierwszy, ostatni taki mod na klawisze, takie jak, nie wiem, włączmy sobie tutaj, nie, źle, tak, no takie klawisze jak Keypad 8, 6, 5, tam Y, Z, takie pierdoły. To jest pierwszy, ostatni mod, ten skrypt mi się w ogóle nie podoba i go nie będzie. Nie będę używał modach. Posiada to co wcześniej, ale ma. Oczywiście dodałem takie bajery jak na w środku możemy sobie zdjąć lewe i prawe drzwi. Oczywiście ten mod nie działa, bo po wyjściu jak wchodzimy drzwi się znów pojawią tylko te lewe, bo jest animacja wchodzenia. I drzwi zostaną. To jest minus, nie potrafię go naprawić, bo to jest po prostu zabawa ze skryptem. Albo sobie tak, zamkniemy te drzwi i na klawisz 4 sobie możemy otworzyć, to też się pojawi. To jest po prostu wina tam tego skryptu, ale to już naprawdę ten skrypt nie dołuje, nie lubię takich skryptów i zostaje przy panelu IC i tak reszta modów będzie na tym panelu, będzie Władek, będzie kolejny mod po tym Fergusonie, a jaki? A zgadujcie w komentarzu. Oczywiście słuchałem się waszych komentarzy i zrobię mod, którego wy już dawno oczekujecie ode mnie. Ale jaki to będzie, to albo zgadniecie sami, albo dowiecie się na kolejnym odcinku. Oczywiście kolejny odcinek, kolejny mod pod tym
jak będzie wbite 105 łapek i 1500 wyświetleń. Taki, jak to można powiedzieć, taka poprzeczka, dlatego że też coś chcę z tego mieć, chcę jakoś, nie wiem, mieć, żeby, no jakoś, nie wiem, żeby tego na marne nie robić. Nie wiem, jak to wam nazwać. Nie chcę z tego pieniędzy żadnych, kiedyś miałem, już teraz nie chcę. Chcę po prostu widzieć, że komuś na tym zależy i ktoś na to czeka. Więc tak, no oczywiście tutaj mamy te wajchy, tak. Wajcha od biegów jest, od Fergusona, sprzęgło od Fergusona, kluczyk. Wszystko od Fergusona oprócz tych hamulców. Po prostu nie znalazłem nigdzie na internecie, a jak tego Fergusona robiłem, jeszcze nie potrafię modelować. Powiem wam szczerze, że już nauczyłem się modelować i parę rzeczy już sam poprawiłem, wymodelowałem. Wkrótce zobaczycie, o co chodzi. Więc na Facebooku możecie już, mogliście już trochę zauważyć tego. Tak, ruchoma wskazówka. Więc tak, no tutaj biegi, oczywiście jedynka i to jest bieg polny, czyli dodajemy sobie ręcznik gazu i wsteczny. Ruchomy ten kluczyk, jak zapalamy światło i dioda. Kierunkowskazy ze diodami. To tak, tu mamy światło, dioda, podświetlana tablica rejestracyjna. No, drzwi otwierane na klawisz 4. Na klawisz 6 prawe drzwi. Na klawisz 8 dach. Na klawisz 5 boczna szyba. I ten, ktoś się do mnie dobija, jakiś nieznajomy numer. A, zaraz odzwonię. Oczywiście Fergusson posiada też lusterka, które oczywiście na moim starym kompie nie działają, ale na średnich wymaganiach już powinny wam zadziałać. Posiada oczywiście kogut realny, który nie laguje z 13, o dziwo. Posiada masę rzeczy animowanych. Posiada oczywiście brudzenie się, ruchome klapacze, co tam, no, realny dym. O, i naprawdę dużo jest tych funkcji, których ja już nie zapamiętałem, a to jeszcze jest taki skrypt inny niż takie, co ja robię, więc też ciężko. Więc tak, na podejście można ten drzwi zamknąć. Oczywiście nie ma zajmowanych, bo to by się lagowało ze skryptem, zostało jedynie tak. Brudzi się animacje deszczu na szybach i wycieraczki. Więc tak, na podejście możemy zamontować osprzęt do tura. Co możemy jeszcze zamontować? Tura, czyli konsola inaczej. Pompka, to jest taka animacja, ona w ogóle, ta pompka jest w złym miejscu umieszczona, tak została, tego już zapomniałem usunąć. Tak, wiem, że tu pompki nie ma w Fergusonie, już tak zostało. Mamy oczywiście na podejście też L widły, tu tak jak widzicie. I z tyłu jeszcze mamy belkę. Tak, belkę. Cięgno pokazuje się dopiero jak poczepi maszynę. Cięgno jest tutaj od Władimirca. Takie bardziej różowe, czerwone, żeby nie było, że to jakieś dziwne jest, nieoryginalne. Możemy sobie animację wyłączyć ręki i wchodzenia pod klawisz lewy Shift, aby odblokować więcej funkcji. Na klawisz F12 wycieraczka, która po wyjściu będzie dalej działać. No, co tutaj tłumaczyć? No, posiada oczywiście się budzenie, tam tur jest dosłownie zrobiony tak, żeby nie ma żadnego minusa. No nie wiem, wiecie, wy już graliście, w 15 już graliście na tym Fergusonie i wiecie, jaki on jest, jakie ma bajery. Jest teraz do 17, do 17 nigdy takiego Fergusona nie było. Spokojnie, to mi się komputer laguje, to nie wina farminga. Wiecie dobrze, jaki jest ten do 17, wiecie, że takiego Fergusona nigdy nie było. To możecie sobie jeszcze pograć. Wiecie, no, za chwilę premiera 19 farminga. Co do 19 farminga, jeszcze nic nie wiem. Na razie zostaję przy 19, to jest pewne. Nigdzie się stąd nie wynoszę. Ja zostaję przy 15. Makaklak będzie robił, oczywiście autor moich konwertów. Serdecznie zapraszam na jego kanał. Będzie robił konwerty tych modów do 17, a co do 19 jeszcze nie wiemy. I więc tak. Oczywiście zapraszam też do mojej dziewczyny na jej stronę. Kanał. Link w opisie macie do jej stronki. Dodaję mega zdjęcia. Warto dać jej lajka. Motywuje bardzo ten jeden like pod każdym zdjęciem. Zapraszam do mojego wujka. Kanał Mafia Grabina też jest w link w opisie. I zapraszam do kolegi, który nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Wskleję najlepiej te pozdrowienia tutaj w komentarz, tutaj w filmik. Pozdrawiam prezesa Ziaro i będzie git.
nie wiem jaki tam kanał, tylko link kleja nie wchodziłem, szczerze mówiąc. Kleję wam, żebyście wiedzieli o co chodzi. Więc widzicie, obrudził się traktor, traktor się brudzi tak. Krapacze na brązowy, koła na brązowy i tul na taki bardziej siwy, taki kurz już bardziej niż brud, taki błoto. Dlaczego tak? A myślę, że to bardziej realnie wygląda, jak tam jest takie siwo od kurzu, a tutaj od błota. Może się wam nie podobać, trudno, ja nie będę każdemu robił. A i tutaj koła takie bardziej brązowe, jakby też kurz. Mam nadzieję, że wam się Ferguson spodobał. Tak, pod ostatnim postem było sobie łapek 1500 wyświetleń. I tak teraz musi znów być, żeby był kolejny mod. Kolejny mod, tak jak powiedziałem, musicie sami zgadnąć. Ja nigdzie na mnie nie będę wam w komentarzu pisał. Jedynie dawał serduszki, jaki to będzie. Co do jakichś propozycji na temat kolejnego moda. Więc powiedziałem, teraz mod, który możecie zgadnąć. Kolejny mod będzie, jak się nie mylę, Władimirec jakiś. I może ruszymy serio jeszcze na tych modach, które wam pokazałem. Mody oczywiście są rewelacyjne, są dopracowane. I jak nie pamiętacie, to mapa na 2000 subskrypcji na moim kanale. Więc też możecie wbijać, udostępniać. Ja wam nie bronię, a zapraszam. Więc tak, jeżeli się mod spodobał, zostaw komentarz, jakiś lajka. Oczywiście w górę, nie w dół. W górę motywuje. W dół już nie. Komentarz, to już powiedziałem. Zostaw subskrypcję, jeżeli oglądasz pierwszy raz filmik. Udostępnij filmik znajomym, żeby zobaczyli jakieś fajne mody do 15 albo do 17, jeżeli nie gra, jeżeli ktoś z was gra. Tak, wiem, że dużo osób zawsze marzyło o tych modach do 17, więc teraz macie. I a propos tego, jeżeli jakiś jest mod w moich modach do 17, proszę to pisać Maka Klakowi na jego kanale, nie mi w komentarzach, bo ja wam nic nie pomogę, ja nie będę z nim na ten temat rozmawiał. On to konwertuje, programuje, nie wiem. Ja mam to gdzieś, ja wydaję do 15, daję mu tylko zgodę i wklejam później jego link w opisie tutaj do jego pobrania. I to tyle wszystko. Jakiegoś będziecie mieli przy Ferguson problem, czy czegoś nie będzie działał, proszę pisać do niego. Nie w to nie mieszać, ja tu wam nic nie pomogę. Ja tylko co do 15 robię, mogę wam 15 pomóc. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj, drogi mój widzu, nowy czy stary. 105 łapek, 1500 wyświetleń. A, i czy jeżeli chcesz być pozdrowiony na kolejnym odcinku, napisz mi to w komentarzu, a ja cię pozdrowię w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia, cześć.